Cześć, witajcie. Witamy Was po wakacyjnej przerwie. Cześć, dawno nas nie było. Mamy nadzieję, że jesteście na wakacjach i jeżeli nas oglądacie, to gdzieś z nadmorza, z gór albo z innych pięknych okoliczności przyrody. Dokładnie. Oby tak właśnie było i oby było u Was pogodnie, bo u nas w tej chwili leje. Akurat, przynajmniej u mnie. Kiedyś padać musi, wiesz, rolnicy się cieszą. No tak. Czy rolnicy, to nie wiem, ale na pewno niektórzy ucieszą się z nowych modeli Xiaomi, bo są całkiem fajne, natomiast na pewno pociechą nie jest to, że raczej do nas nie trafią. Szkoda, chociaż ten jeden może ma szansę do nas zawitać, który to się za chwilę dowiecie, ale na razie komunikacja jest taka, że ich nie będzie. Bardzo, bardzo mi się podobało, że są bardzo fajne, a pociecha jest taka, że do nas nie trafią. To było rzeczywiście bardzo dobre. Są cztery modele, przynajmniej cztery modele Xiaomi pokazało i jestem w stanie przysiąc, że na początku wszystkie miały literkę S w nazwie, bo to jest rodzina 12S w ogóle Xiaomi. No tak. I w tej rodzinie Xiaomi pokazało 12S, 12S Pro, 12S Ultra i mnie się zdawało, że jest jeszcze 12S Pro Dimensity. I mówię, jestem w stanie przysiąc, że pierwotnie tam było 12S Pro Dimensity, natomiast w rezultacie i to kilkanaście minut później się okazało, a mówię o tym dlatego, że nie tylko ja się pomyliłem. Jest kilka serwisów, ja kilka serwisów znalazłem, które listowały 12S Pro Dimensity, a to jest bez S jednak. Stąd uważam, że jednak Xiaomi się pomyliło i na początku dali po prostu w nazwie, w specyfikacjach S, a później to S szybko zdjęli. Wiesz, można się pomylić, bo te telefony wyglądają jak te bez S. Pozdrawiam pana Psikutę. Tak. I w zasadzie specyfikacyjnie... No powiem szczerze, dobra, trochę się różnią te specyfikacje, ale nie aż na tyle, żeby znowu nie dało się tych telefonów pomylić, bo tak naprawdę półka jest ta sama, a różnice specyfikacyjne są tak naprawdę w szczegółach, takich już powiedzmy głębszych, bo nawet, kurczę, no tak próbowałem jakby znaleźć argument za tym, że jakby były jedne i drugie u nas na rynku, to co by przemawiało za 12S, a co za zwykłą 12? I może nawet lepiej, że ich u nas nie będzie, przynajmniej mówiąc o tych podstawkach, tak? Powiedzmy o konkretach. Xiaomi 12S to jest smartfon oparty na Snapdragonie 8 Plus generacji pierwszej. Także zacny procesor, ma baterykę 4500 mAh z ładowaniem w, no cóż, dosyć ciekawym 67W, to jest całkiem sporo. Ekran AMOLEDowy oczywiście, bo to jest jednak seria ta z trochę wyższej półki. 6,28 przekątna, Full HD pracuje z Corning Gorilla Glass jako pokryciem, Corning Gorilla Victus jest oczywiście. Także jest najnowsze szkło i 120 Hz odświeżania. Poza tym jeszcze mamy trzy wersje pamięci, jeśli chodzi o pamięć użytkownika i to jest 128, 256 i 512. Kart pamięci nie ma obsługi. RAM z kolei to jest 8 albo 12 GB w zależności od wersji również. 50-megapikselowa jednostka główna, jeżeli chodzi o aparaty fotograficzne i to jest aparacik Sony, całkiem sympatyczny, to jest Sony IMX 707, 13-megapikselowy mu towarzyszący do zdjęć szerokokątnych OmniVision i piątka do zdjęć makro Samsunga, 32 megapiksele z przodu i to też jest jednostka OmniVision. Tak, można dodać, że ten aparat główny IMX 707 ma optyczną stabilizację obrazu, tak, to jest a do tego jeszcze uzupełniając informację o ładowaniu, bardzo sympatyczne jest też indukcyjne 50W ładowanie, czyli niewiele wolniejsze indukcyjne od przewodowego, pod warunkiem, że kupicie drogą ładowarkę Xiaomi. Jeszcze jest ładowanie zwrotne 10W. Tak. Zresztą takie samo ładowanie indukcyjne i zwrotne znajdziecie też w modelu Pro, aczkolwiek ten już z kolei ładuje się przewodowo z mocą 120 W aż, a baterię ma 4600. No i tutaj też mamy Snapdragona 8 Plus generacji pierwszej, jest AMOLED 6,76, jest Corning Gorilla Glass, jest 120 Hz odświeżania. Pamięci też właściwie identyczne tiery 128, 256, 512, 8 albo 12 RAM-u. Jest różnica w aparatach fotograficznych. O, dlatego że z tyłu są trzy jednostki po 50 megapikseli, przy czym ta pierwsza jest identyczna jak w poprzedniej wersji, czyli Sony 707, pozostałe to są Samsungi w JN1 i tutaj one pełnią funkcję. Jeden służy jako aparat portretowy, tylny dedykowany, ma 50 mm ekwiwalent ogniskowej, natomiast drugi jest do zdjęć szerokokątnych z ogniskową, z ekwiwalentem ogniskowej 14 mm. I przeliczając, to jest 115 stopni, jeżeli chodzi o szeroki kąt, a ten a la tele, czyli ten portretowy, no to można na upartego go nazwać tele, bo daje dwukrotne mniej więcej przybliżenie bezstratne. Także w sumie nie głupi zestaw. Co do cen jeszcze tak szybciutko Wam powiem, że... z przodu jest 32, bo nie wspomnieliśmy, identycznie jak poprzedni model. Tak, bez zmian. Jeżeli chodzi o ceny, podstawka startuje z poziomu 2,695, przeliczając juanów. W każdym modelu są po 4 tiery pamięci, tutaj odsyłam Was po szczegóły. Topowy model 12S Pro, czyli ten z pamięcią 12 plus 512, to niecałe 4000. Czyli mamy rozstrzał cenowy w zasadzie między tam 2700 a 4000. Mówię szczegóły, bo tych wersji naprodukowali, a że to do nas nie trafi, więc te przeliczenie tych cen też średni ma sens. Kurczę, najbardziej żałuję tego trzeciego modelu, że do nas nie trafi. I może odwrócimy temat, zaczniemy od cen. Model Xiaomi 12S Ultra kosztowałby, znaczy się inaczej, tyle kosztuje w Chinach, więc on aż kosztowałby odpowiednio więcej, ale myślę, że maksymalnie 6000, bo wersja topowa kosztuje 4720, a podstawowa nieco ponad 4000. Ale jest to smartfon, który robi wrażenie aparatem fotograficznym. Jest tu ten sam aparat fotograficzny, który jest w jednym Soniaku topowym i w jednym Sharpie topowym i dlatego ten smartfon jest taki potwornie drogi. Calowa matryca o rozdzielczości nieco ponad 50 megapikseli, ale tu rozmiar jest ważny. Matryca ma cal. No, przyłóżcie sobie dobre 3,5 cm na plecki Waszego smartfona, to zobaczycie, jaka ta matryca jest wielka. To jest matryca Sony IMX 989. Ma oczywiście stabilizację optyczną. Ma przysłonę taką nienadzwyczajną, bo 1,9. No ale tutaj, że tak powiem, rozmiar piksela robi robotę, a nie przysłona. Do tego jeszcze jest szerokokątny, dość typowy 48-megowy aparat, ale z fajnym polem widzenia, bo prawie 130 stopni, 128 dokładnie. I jeszcze jeden 48-megowy aparat, tym razem z peryskopowym teleobiektywem, czy już takim porządnym teleobiektywem, znowu z optyczną stabilizacją i ten obiektyw daje przybliżenie 5 razy, więc jest byczo pod względem fotografii, a i reszta też jest bycza, bo oczywiście znowu tutaj topowy Snapdragon, ale obudowa ma wodoszczelność IP68, znowu AMOLEDowy ekran, bo to chciałem powiedzieć, z odświeżaniem 120 Hz, ale z rozdziałką 2K, czyli pod koreczek. Jest 1440 na 3200. Tak, to jest ekran dostarczany przez Samsunga, z tego co kojarzę. Bateria 4860, czyli też zacnie, natomiast co ciekawe, mamy tutaj tylko 67-watowe ładowanie, czyli mniejsze, słabsze niż w modelu Pro. Na pocieszenie pozostaje nam tradycyjne już w tej serii 50-watowe ładowanie indukcyjne i 10 zwrotna, czyli możemy sobie tym dokarmić słuchaweczki. Po cichu... No, mów. Design jest specyficzny, dlatego że jest podporządkowany oczywiście głównemu aparatowi fotograficznemu. To jest troszeczkę podobnie jak w tych poprzednich smartfonach, tak jak właśnie w smartfonie Sony czy u Sharpa, gdzie też ten design jest podporządkowany tak naprawdę aparatowi. Jest tam dosyć grube to szkło w obiektywach chroniące je i powiem szczerze, że ten moduł aparatów bardzo mocno wystaje nad obudowę, tego nie widać na renderach. Natomiast widać na żywo w tym smartfonie, jak się go bierze do ręki, to po prostu ten moduł aparatu po prostu bardzo mocno wystaje. Tam jest najpierw jest wysepka, na której całość jest umieszczona, a później jeszcze na tej wysepce jest dodatkowe szkło z obwódką. Tak, trochę to przypomina, takie mam wrażenie, jak kiedyś były aparaty kompaktowe fotograficzne, czyli nieduża obudowa z obiektywem. Z drugiej fajnie to wygląda, a tak naprawdę z drugiej strony nie bardzo mieli wyjście cokolwiek z tym zrobić, bo tak jak powiedziałem, ta matryca w stosunku do, sam rozmiar nawet przetwornika, przypomnijmy, że no, matryca jednak ma jeszcze jakąś obudowę, ramkę i tak dalej, tak? Sama ta matryca już w stosunku do wielkości, do szerokości jakby obudowy smartfona jest spora, więc oni nawet nie bardzo mieli wyjścia, na pewno nie dało się tego dać gdzieś w narożniku. No i też to pierwieństwo niestety musi wystawać z obudowy. Tak, no ktoś może powiedzieć, dobra, to mogli zrobić całą budowę grubszą i dać na przykład większą baterię, no mogli, a to wtedy byśmy narzekali, że smartfon jest gruby i ciężki, więc no niestety, tyle, że to się będzie odłożymy pleckami. Jest okej, to jest jeden z tych smartfonów, które będą rzeczywiście na wszystkich rynkach, na których się pojawią, dosyć drogie i ta cena jest właśnie dyktowana tutaj i to widać. Zwróćcie uwagę, ile kosztuje najbardziej wypasiony model Pro, a ile kosztuje model Ultra. Ta różnica to jest właśnie, dotyczy po prostu aparatu fotograficznego, dlatego że właściwie te specyfikacje są bardzo podobne, tam są bardzo podobne w matryce wyświetlaczy, podobna pamięć, mało tego, tutaj jest ten wyświetlacz nawet lepszy, ale ta cena nadal, to jest cena rzeczywiście, która jest przede wszystkim podyktowana tym, że ten moduł fotograficzny Sony nadal jest modułem bardzo drogim, modułem pakowanym do kompaktów, bo on funkcjonuje w kompaktach Sony oczywiście, poza tym, że w telefonach tam oczywiście ma troszeczkę inną optykę. A ktoś jeszcze kupuje aparaty kompaktowe? Tak, wiesz co, nie wiem, czy kupuje. Też nie jestem ciekaw tego. Nie wiem, czy ktoś kupuje, natomiast to jest jedna z tych bardziej popularnych z serii Sony, w których ta matryca jest pakowana. Ja nie pamiętam w tej chwili, Z10, czy nie chcę w tej chwili kłamać, bo nie pamiętam. Właśnie, jeżeli nas oglądacie i macie aparat kompaktowy, kurczę, z ciekawości napiszcie, dlaczego w 2022 roku wciąż używacie kompaktowego aparatu fotograficznego. Ja oczywiście... Wiesz co, Adaś, ja jedną podpowiedź mam. Chciałbym to uzyskać od Was, tak? Jedną podpowiedź mam, mianowicie, jeżeli nie mówimy już nawet o zwykłej optyce, która jest pakowana do kompaktów i która jest lepsza od każdego smartfona, to do tego dochodzą na przykład super zoomy, które są również kompaktowe, robią całkiem fajne zdjęcia, a żaden smartfon ci niestety tego nie zapewni. To zapewnia super zoom. Także podejrzewam, że jednak optyka. Dwa takie smartfony, które dawały dobry zoom i niestety nie ma i chyba już nie będzie. Przynajmniej na razie. Czwarty ze wszystkich jest najbardziej wtórny i najbardziej... Czwarty Xiaomi oczywiście. Jest najbardziej wtórny i najbardziej przypomina to, co już do tej pory znamy. Przypomnę nazwę Xiaomi 12 Pro Dimensity. Dimensity jest potrzebne dlatego, że tutaj jest rzeczywiście nie procesor Snapdragona, Dimensity jest to ciekawy procesor, bo to jest 9000 z plusikiem, jest troszeczkę ulepszony względem tej wersji podstawowej, troszkę szybszy zegar, trochę pomajstrowali przy różnych innych rzeczach. Także wygląda nie najgorzej, natomiast mówię, jest to obudowa, która może przypominać modele podstawowej, której już znacie. Nie może, musi, bo jest identyczne. Jacku, jest tutaj również AMOLED 673 z Corning Gorilla Glass Victusem ze 120 Hz odświeżania. Jest fajna rozdziałka, dlatego że jest również 1440x3200, 128 albo 256 pamięci, 8 albo 12 RAM-u, brak obsługi kart, aparaty z tyłu 50 plus 13 plus 5, z przodu 32 megapiksele, 67-watowe ładowanie i bateryjka 5160 mAh. Tak, no w zasadzie można powiedzieć, że to jest identyko ze znanym już modelem, wyjąwszy oczywiście procesor. Cenowo też tylko w Chinach będzie między 2700 a 3000 z groszami, ale ja jeszcze chciałem powiedzieć Wam o jednej rzeczy, o opasce, która wydaje mi się zrobi robotę, bo to jest Xiaomi Band 7 Pro, czyli taka trochę bardziej niż ta zwyczajna opaseczka, z większym, bardziej prostokątnym, bardziej rozciągniętym na szerokość ekranem AMOLED 1,64 cala. No, trochę przypomina Apple Watcha, trochę za bardzo według mnie, natomiast na pewno nie cenowo, bo będzie to tanie, przeliczając juanów jakieś 270 zł, czyli pewnie ze 3, niecałe 400 może u nas. Ma NFC, ma wodoszczelność, kurczę, mnie to się podoba. Natomiast pozostaje tylko liczyć, że trafi to również do nas, bo jest to rzecz zdecydowanie funkcjonalniejsza moim zdaniem niż ta podstawowa opaska, czyli ten najpopularniejszy klasyczny Xiaomi Band. Oby to się pojawiło u nas, mam nadzieję, że będzie. A wiesz, jak to ma się do 6 na przykład? No, powiem szczerze, że tego się nie da porównać, przynajmniej na oko i na specyfikację. Jest większy ekran. Samo to już robi robotę, bo po prostu będzie się wygodnie korzystać. Ja przyznam szczerze, że Mi Bandów używam oczywiście, jak wszyscy, ale niekoniecznie je lubię. Generalnie zakładam tam, gdzie idę na basen i tak dalej, no bo mojego zegarka się boję zanurzyć w chemicznej wodzie czy w wodzie słonej morskiej, więc tam używam Mi Banda, bo pod tym względem Mi Bandy są bezkonkurencyjne, są absolutnie wodoszczelne na wszystko. A nawet jak się zaleje, to nie szkoda, bo tanie. Natomiast nie jest to rzecz funkcjonalna. Ekran jest słabo czytelny w słoneczne dni i jest dla mnie, starszego już człowieka, ale no takiego, któremu wzrok już troszeczkę siada, no niestety jest mało czytelny ten wyświetlaczek. Tu ekran jest większy i mam nadzieję, że sprawdzi się to lepiej, natomiast zachowa zalety klasycznego Banda. Mam nadzieję, że tak będzie. No i oczywiście już w standardzie. Wpisujcie miasta i opinie, trzeba się starszym człowiekiem przynieść. Dobra, przejdźmy może, słuchajcie, do kolejnej premiery, sporej całkiem, no, która miała miejsce również w mijającym tygodniu. Mowa o Asusach. Mowa o Asusach ROG Phone, kolejna generacja, 6. Tym razem dwa smartfoniki, jeden z 6, drugi z 6 Pro. Jak Ci się podobają, powiedz? Wiesz co, powiem tak, w tym tygodniu nawet mieliśmy ciekawą dyskusję z Konradem, możecie sobie ją na naszym kanale obejrzeć, na temat gamingu. I pod tym filmem pojawiło się sporo głosów na temat właśnie gamingowych smartfonów, że to jest bez sensu. I ja się pod tym podpisuję, że dla mnie gamingowy smartfon jest bez sensu, nie tylko dlatego, że ja nie jestem graczem i nie przepadam za grami mobilnymi, ale dlatego, że według mnie każdy flagowiec jest również gamingowym telefonem i wystarczy kupić klasyczny flagowiec, chyba że ktoś potrzebuje gamingowej otoczki w postaci chociażby świecidełek. No i oczywiście te świecidełka w nowych ROG Phone'ach są. W podstawce jest po prostu podświetlany tam logotyp ROGa, czyli Republic of Gamers. W Pro jest coś bardziej funkcjonalnego, bo wyświetlaczek pomocniczy. Ale żeby nie było tak prosto, to te telefony mają oczywiście rzeczy, których klasyczny flagowiec mieć nie będzie. Mają chociażby dodatkowy port USB-C na boku, po to, że kiedy gramy, kiedy trzymamy telefon poziomo, można go wygodniej ładować, bo ten kabel wychodzi nam w dół, a nie w bok, bo gdyby wychodził w bok, no to by nam przeszkadzał. Drobiazg, ale faktycznie widać, że te telefony są ukierunkowane dla wygody graczy. No i oczywiście są kolejne takie gamingowe atrybuty, wiadomo, dodatkowe przyciski, super, hiper chłodzenie, ale na przykład jest jeszcze ważny detal, mianowicie szybkie odświeżanie dotyku 720 Hz i małe opóźnienie tego panelu, 23, nie przekraczające maksymalnie 23 milisekundy, bo to jest ważne przy precyzji grania, tak? Chodzi o szybką reakcję telefonu. Równie szybkie odświeżenie wyświetlacza, 165 Hz. Wyświetlacz AMOLEDowy, co prawda o rozdzielczości tylko Full HD+, ale przy 6,78 cala to wydaje mi się, że styknie. Oczywiście topowe Snapdragony 8+, wiadomo, to nie mogło być inaczej. Pamięci oczywiście szybkie DDR5 i UFS 3.1. Ekran oczywiście jasny, do 1200 nitów, wiadomo, musi być. Z rzeczy takich jeszcze, nazwijmy to już bardziej zwyczajnie smartfonowych, dwuczęściowe baterie o łącznej pojemności 6000 mAh, czyli też bomba. Z 67-watowym ładowaniem, no tu powiedzmy, że jest bardzo dobrze, ale mogłoby być jeszcze lepiej, bo mogli dać 120, ale jest spoczko. No i znowu dojeżdżamy do tego, o czym też mówimy w moich pogaduchach z Konradem, że kurczę, nie wiem czemu, ale najwyraźniej producentom z badań jakichś wyszło, że gracze nie robią zdjęć. Albo robią je tak czasami tylko. Bo znowu mamy dopasiony pod korek smartfona, a zestaw fotograficzny taki niezły, ale taki średniakowy, ja bym nawet powiedział, bo mamy 50 megapiksel, jeżeli chodzi o główny aparat, to jest Sony IMX 766, o ile mnie pamięć nie myli, szeroki kąt 13 i 12-megowy aparat z przodu. Tam jest jeszcze jakiś trzeci, chyba dwójka do rozmywania tła, czy do makro, kurczę, nie pamiętam, musiałbym podejrzeć. Pamiętasz, Jacek, ten trzeci aparat? Znaczy jest piątka do makro. Piąteczka, no czyli nie tak źle. Oczywiście nie mogło zabraknąć, z kolei znowu wracamy trochę do gamingu, głośników stereo. Są też 3 mikrofony z dźwiękiem przestrzennym OZO. No szybkie Wi-Fi, tak? Wi-Fi 6E to też jest ważne dla graczy. Natomiast co mnie tak uderzyło, kurczę, tak troszeczkę mam wrażenie, że Asus ten model Pro to zrobił trochę na siłę, bo tak naprawdę czym on się różni od podstawki? Kolorami, bo Pro jest tylko w wersji białej i tym, że ma wyświetlacz zamiast świecidełek, no bo na upartego to ja bym wam powiedział, że i podstawka ma wyświetlacz, bo to nie jest takie po prostu podświetlane logo, tylko to jest taki wyświetlacz punktowy, matrycowy i jakbyśmy się mocno zapadli, to tam też jakaś informacja mogłaby się wyświetlić zamiast kolorowego logotypu roga, tak podejrzewam. Natomiast no, dodajemy wyświetlacz, dodajemy w zasadzie nawet nie dodajemy, bo wersję, chociaż nie, przepraszam, kłamię was, jest jeszcze dopasiony RAM bardziej. No ale umówmy się, że warianty pamięci mogłyby być jednakowe w podstawce i też by było dobrze, a tak mamy dwa telefony, przy czym różnią się pamięciami i dodatkiem na pleckach, bo reszta jest niezmienna w obu modelach. Przy czym jeszcze też kolejne rozczarowanie, u nas trafi tylko ta wersja z logotypem roga na plecach, czyli wersja podstawowa, ROG Phone 6 i będzie kosztować 5 albo 5,5 koła, zależnie od wybranej pamięci 12256 albo 16512. Natomiast na świecie jeszcze pojawi się ROG Phone 6 Pro, czyli ten z wyświetlaczem, z pamięciami 18 plus 512 GB, czyli już naprawdę mocno dowalone pod korek. I on będzie kosztował 1328 euro. Ja spróbuję szybko przeliczyć, ile to jest, żeby wam powiedzieć w złotówkach. 6380 wychodzi. No, ale... To jest absolutnie najwyższa półka cenowa tak, w tej ale wiecie, no, to jest cena za Samsungi składane, to jest cena za flagowego Soniaka z jednocalową matrycą. I cena za gamingowy dopasiony smartfon, tak, jak najbardziej. Tak to w tej chwili wygląda. Trzeba się spieszyć kupować, bo inflacja za moment... Tak. Nie wiem do kogo mówię. Nie wiem, powiem szczerze, czy nasi widzowie się interesują w ogóle tego typu smartfonami, tego typu półką cenową. Ja na przykład nie. Ale wszystko zdrożeje. Nawet najtańsze smartfony też, Jacek, zdrożeją, bo za chwilę będziemy mieli 20%, 25% i tak dalej. Zapowiadali nam drugą Turcję i kurde, będziemy mieć drugą Turcję. Chodzi mi raczej o to, że rynek na tego typu smartfony jest stosunkowo niewielki. Też jestem ciekaw, czy rzeczywiście gdzieś w okolicy 6000 jeszcze wasze zainteresowania dotyczące kupna smartfonu się obracają, czy raczej nie? Napiszcie. Jeżeli chodzi o większość, podejrzewam, że jest to smartfon głęboko poza zasięgiem, nie dlatego, że ktoś nie zarabia, no można wziąć kredyt, można wziąć pożyczkę oczywiście, no tylko właśnie po co? Dlatego, że podobne stosunkowo smartfony, jeżeli chodzi o specyfikację, można dostać. Tak, jest mniej wygodnie, dlatego że no, jeżeli smartfon ma na przykład bamperki, no to jest fajnie. Jeżeli ma tak, dodatkowe gniazdko USB jest fajnie. Jeżeli ma inne udoskonalone odprowadzanie ciepła, jest fajnie. Tylko że no... Nie wiem, nadal powiem szczerze. Słuchaj, przy premierze każdego flagowca, a nawet już nie flagowca, bo i przy średniakach też producenci się chwalą wielkimi komorami powietrznymi, dedykowanym chłodzeniem, bla, 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 bla. A we flagowcu zyskujemy jeszcze przeważnie przy aparaty fotograficzne, więc no, dla mnie wybór jest prosty. No, na flagowcu też da się zagrać, a z kolei gamingowy telefon nie da wam takich możliwości fotograficznych jak klasyczny flagowiec, ale oczywiście to jest moje zdanie. Wasze napiszcie w komentarzach, a my może przeskoczymy do smartfona, który widać za Jackiem i ja osobiście właśnie na ten model bardziej czekam, bo powiem szczerze, ROG Phony tak popatrzyłem, owszem, fajne, ale Natomiast to, to jest fajne, bo to jest to, na co mam wrażenie, czeka mnie tylko ja, kompaktowy flagowiec. Zrobimy eksperyment, co? Zróbmy eksperyment. Dobra. Rusza się za mną teraz, trochę, a teraz, tę stronę. A to, co widzicie, to jest prawdopodobnie oficjalny trailer Asusa, który wyciekł wczoraj do sieci. I w zasadzie sprawa się rypła, wszystko wiadomo. No popatrzcie sami. Tak, będzie można sobie przewijać treść na ekranie, miziając palcem czytnik. Jest sześcioosiowa stabilizacja. Takie fajne przyczłapy będą do plecaka, pewnie jako dodatkowe wyposażenie. Jak widzicie, sam telefon, no tak jak patrzymy w dłoni, albo ten człowiek ma wielką łapę, albo telefon rzeczywiście jest nieduży. O, mini jacka ma, słuchajcie. Nie, on jest nieduży, bo to jest 6 cali, zdaje się. No tak, no ale wiesz, kilka lat temu jakbyś powiedział, że 6 cali to jest kompaktowy smartfon, to by ci ludzie wyśmiali, a dzisiaj już nie. No i słuchajcie, wygląda, no ten czerwony jak dla mnie robi mega robotę. O, macie, wodoszczelny będzie. No, ten design no, jest dosyć oryginalny. Nie wiem, czy się każdemu spodoba. Jest ok, jak dla mnie. No, w miarę rzecz się wyróżnia, między innymi też te kolory tego telefonu, jakie widzicie, ten niebieski czy biały, też dodatkową robotę robią, a w środku też będzie bajera. No nie biednie będzie, bo tak jak Jacek powiedział, prawie 6 cali, 5,9 cala, ale AMOLED, Full HD ze 120-hercowym odświeżaniem. Czytnik linii papilarnych na boku. Wydaje mi się, że oni to zrobili nie z oszczędności, tylko ze względu na wielkość telefonu, ale brawo za to, bo ja wolę te czytniki na boku. Będą, słuchajcie, głośniki stereo. W środku oczywiście Snapdragon 8+, do tego pewnie pamięci DDR5 i UFS 3.1, bo no nie może być inaczej. Jeżeli chodzi o aparat fotograficzny, to też będzie no fajnie, bo co prawda tylko 50 z IMX 766, ale tak jak już widzieliście na trailerze, z sześcioosiową gimbalową stabilizacją, bo takie hasło również się pojawia. Przedni aparat, jak widzieliście, w otworku w rogu ekranu, czyli klasycznie. No, powiem szczerze, że ten telefon mi robi. Ja już wiem, kiedy jest jego premiera, ale wiem, ale nie powiem. To znaczy wiem, ale nie mogę wam powiedzieć. Mam nadzieję, że telefon dotrze do mnie albo w dniu premiery, albo jeszcze chwilę przed, żebym mógł wam go pokazać i coś wam o nim już opowiedzieć konkretniejszego. Natomiast o, to jest coś, na co myślę wielu z nas czekało. Znaczy pozostaje się modlić, żeby Asus nie przegiął sceną. Mnie mniej robi głównie ze względu właśnie na ten główny aparat fotograficzny. IMX 766 to jest matryca nie najgorsza, tylko że kurczę jednak stosunkowo mała. Już 707 byłaby lepszym wyborem, podobnie tak, jak serii, ale... o której dzisiaj mówiliśmy, bo tutaj jest po prostu mała matryca. Robi rzeczywiście ten gimbal robotę, ale to bardziej dla tych, którzy rzeczywiście robią zdjęcia w ruchu, którym ręka drży, tak, albo tak, robią tak. Z roweru, albo nie wiem z czego jeszcze, z deskorolki. Tam się to rzeczywiście na pewno przyda, szczególnie w przypadku kręcenia wideo. Natomiast nie jest to rzeczywiście genialny aparat. Jest bardzo fajny w ekran, bo to jest 5,9 cala. Nawet dokładniej podaje Asus. Fajnie, że głośniki stereo, fajnie, że IP68 i jack dla tych, którzy lubią zwykłych słuchawek. Słuchawek. To jest prawie, że Asus mi zrobił telefon na moje zamówienie, chociaż faktycznie ten aparat mogliby dać lepszy, tak samo mogliby dać większą baterię, bo o tym jeszcze nie powiedziałem, zdaje się 4300 będzie miała. Tak. Pewnie dadzą szybkie ładowanie, natomiast ja sobie też i obecność tego aparatu z mniejszą matrycą i tej mniejszej baterii i tak jak już wspomniałem czytnika na boku, czyli nie tego super hipermodnego pod ekranem, tłumaczę wielkością tego telefonu. No może tam w środku musieli jakoś te bebechy upchać i więcej im nie weszło. No. Natomiast czytnik brawo, podkreślam, bo ja nie cierpię czytników podekranowych. Zazwyczaj nie działam, chociaż ostatnio używam Vivo, w którym ten czytnik działa genialnie, ale to jest chyba pierwszy telefon, którym nie mam ochoty cisnąć o ziemię po kilku nieudanych próbach odblokowania, bo mi się zawsze odblokowuje paluch. Taka ciekawostka, recenzja niebawem, też zareklamuję od razu. Boczny czytnik jest ok. Mamy dwa smartfony Vivo o identycznej nazwie, a jednak różne Może dlatego, że na różnych rynkach wyszło. No tak, ale znowu niepotrzebnie namącili, bo co z tego, że dwa różne rynki, jak w sumie nazwa ta sama. W Malezji i w Chinach się pokazał model Y77, czasem z dopiskiem 5G, czasem nie. To zależy też od rynku, bo i tak go spotkałem napisanego. W każdym razie, czy jest w ogóle się czym ekscytować? To znaczy modelem globalnym ma być podobno ten model malezyjski. Ja głowy w tej chwili nie dam, natomiast w Chinach nazywają go globalny w różnych serwisach informacyjnych. W związku z tym jest szansa, że gdzieś o Europę ten Y77 5G zawadzi. Niestety nie mam jego oznaczenia literowo-cyfrowego. Ile ten chiński jest i on w katalogu jest z oznaczeniem literowo-cyfrowym, o tyle ten malezyjski, który ma być globalnym, niestety oznaczenia nie znalazłem. Przy czym jest to fajniejszy model, jak mi się zdaje, tak? Nie, tak, chiński. Nie. Chiński jest jednak fajniejszy. Chiński jest fajniejszy. Malezyjski tak. Jest mniej fajny. Tam jest Dimensity 810, czyli widzicie już sami, że obsługuje 5G. IPS-owy wyświetlacz 658, Full HD pracujący, bez żadnych jakichś specjalnych przyczłapów. Bateryjka to jest 5000 mAh i ładowanie tylko 18W. Pamięci 1 zestaw pamięci jest 256 plus 8 RAM i aparaty fotograficzne z tyłu 50 plus 2, z przodu 16 megapikseli. Także rzeczywiście nic specjalnego. Ten chiński jest rzeczywiście o tyle fajniejszy, że i fajniej wygląda i rzeczywiście ma fajniejsze bebechy. Bateryjkę niestety mam lepszą, bo jest zamiast 5004,5. Natomiast jest Dimensity 930, jest AMOLEDowa tym razem matryca 664, Full HD również pracująca przy 120 Hz i to jest bardzo sympatyczne. Jest więcej pamięci, bo 128 plus 256 tiery i 6, 8 albo nawet 12 dla użytkownika. 5 razy sprawdzałem to 12 giga. Tak, w takim smartfoniku również w jednej z wersji dopakowali 12 giga. Aparaty są podobne, bo jest też 50 plus 2 z tyłu, a z przodu 8, ale ładowanie jest za to znacznie fajniejsze mimo gorszej baterii, bo jest ładowanie 50-watowe, nie, 80-watowe. Nie, 18 chyba, czekaj, aż sprawdzę. No Chińczycy pisali o 80 watach. Aha, widzisz, no to ja to przeoczyłem, ale może faktycznie tak jest. Natomiast... Z tym, że to jest ładowanie podawane z infografik tak naprawdę chińskich, premierowych, dlatego że smartfon w tej chwili pokazał się wyłącznie w chińskim urzędzie telekomunikacyjnym i u jednego z operatorów. Ale ja jeszcze na wszelki wypadek sprawdzę tę infografikę, sprawdzę, czy rzeczywiście to tak jest. Bo zdaje mi się, że nie, bo ani urząd, ani operator nie podają tego ładowania, natomiast jedna z infografik, która jest legitną infografiką producenta. Raczej nie ma o czym dyskutować. Właśnie nie wiem, to jest, to jest nadal przed premierą, zawsze można dyskutować. No niby tak, ale... Natomiast mówię, mam gdzieś tę infografikę, która wskazuje, że jest tam rzeczywiście 80-watowe ładowanie. Raczej by tutaj... Nie znajdę w tej chwili. Grafikę trudniej pomylić niż tekst, tak mi się przynajmniej wydaje. Tak, mówię... Jak masz grafikę legitną, muszę po prostu znaleźć. Cóż jeszcze mieliśmy w tym tygodniu, bo już tak trochę... Mieliśmy Oppo A97, z tym, że to też jest na razie wstępna specyfikacja oparta na tym, co operator chiński podaje. Co prawda są to rzeczy oficjalne, natomiast tutaj nastąpiła rzecz przedziwna i o tym pisze na karcie. Inne rendery pokazuje chiński urząd telekomunikacyjny, inne rendery pokazuje chiński operator. One powinny być identyczne, nie są identyczne. Stąd jeżeli chodzi o specyfikację, również bym się jeszcze chwilkę powstrzymał i mocno bym mówił o tym, że warto poczekać na oficjalkę, dlatego że to, co mam w tej chwili, może być wynikiem pomyłki po prostu, bo dane są co prawda oficjalne, operatorskie albo urzędowe, ale komuś się mogło omsknąć po prostu. No zgadza się. Także nie ma, myślę, co na razie kruszyć kopii, a jeszcze warto by było wspomnieć o nadchodzących i już w zasadzie będących na rynku też telefonach tematycznych, bo nadchodzi Red Magic 7S Pro w wersji dla fanów Transformersów. Możecie obejrzeć obrazki, bo są już oficjalne, natomiast o nim powiem, jak będzie premiera. Premiera w przyszłym tygodniu, natomiast premiera już była kolejnej tematycznej edycji Realme GT Neo 3, przy czym tak naprawdę premiera odbyła się w Indiach, bo tam miał premierę film Thor Love and Thunder i ten telefon jakoś specjalnie mnie nie porwał ze względu na to, że tak naprawdę mamy do czynienia ze zwykłym telefonem, tylko z dedykowanym pudełkiem. W pudełku różne tam pierdółki są, ale sam telefon jest po prostu zwyczajnym GT Neo 3, przepraszam, tapetkę ma dodaną. Ma dodaną tapetkę, tam są dwa gadżety, jest szpilka tematyczna z toporem, jest miecz Tora jakiś taki, nie wiem, czy to jest naklejka, czy to jest pedalik, takiego, nie? Jest pudełko rzeczywiście dedykowane, jakieś karty w środku. Powiem szczerze, że nadal przebojem, jeżeli chodzi o edycje tematyczne, jest edycja pomarańczowa, śliczna, skąd orany, Tomasz, umknęło mi teraz. Japońskie anime, fajne takie, ze szpiczastymi włosami chłopaki. Kurczę, no masz, wyleciało mi w tej chwili, jaka jest najładniejsza. No jest najładniejsza, mówiliśmy o niej ze 2 razy już. Ach. Ja się na tym nie znam, także... Wyleciało mi. Natomiast skoro już jesteśmy przy edycjach tematycznych, to w Polsce Realme wprowadziło do sprzedaży GT Neo 3T edycji Dragon Ball i to już jest rzeczywiście rzecz ciekawsza. Kurde, jedno z najsłynniejszych anime ever, po prostu, ale mam korek, to nie jest tak, że ja nie znam tego anime, tylko po prostu wyleciał mi tytuł z głowy. Czasem jest tak, że oczywiste rzeczy wylatują z głowy. Tak, to już jest. Natomiast dodatkowo jeszcze premierę w tym tygodniu globalną, bo myśmy o tym smartfonie mówili jeszcze, już nie tematyczny, miał HTC Desire 22 Pro. Nie będziemy opowiadali po raz kolejny o specyfikacji. Z pewnym zdziwieniem zauważyłem w serwisach anglojęzycznych zachwyty nad tym smartfonem. Powiem szczerze, nie bardzo wiem, czym się ludzie zachwycają, ale rozumiem, że dla fanów HTC to może być jakiegoś rodzaju gratka, dlatego że HTC na tyle rzadko wypuszcza smartfony, że a nuż komuś rzeczywiście ten smartfon... Jacyś fani HTC? No myślę, że właśnie są. Też skomentujcie, czy jesteście fanem HTC, czy są wśród nas jeszcze jacyś fani HTC? Ja nie mówię o ludziach, którzy pamiętają tą markę, bo każdy miłośnik smartfonu powinien tą markę pamiętać i wspominać z rozrzewnieniem, natomiast to, co robimy aktualnie, to... Samo HTC w jakimś stopniu przestało być fanem HTC, a zaczęło być fanem Vive'a, dlatego że marka, która w tej chwili najbardziej się wybija, jeżeli chodzi o globalny odbiór, to jest właśnie Vive w przypadku HTC. Wygląda, jakby odeszli niemal zupełnie od smartfonów, a poświęcili się właściwie wirtualnej rzeczywistości wyłącznie. Tak, i VR im wychodzi dobrze, w odróżnieniu od smartfonów. Cóż, może... Faktycznie pora zejść ze sceny, jeżeli chodzi o smartfony i zająć się tym, co wychodzi, czyli VR-em, no nie wiem. Trudno mi oceniać. Wróćmy jeszcze do kilku smartfonów, które wyskoczyły, kiedy nas nie było. Kiedy nas nie było, Huawei pokazało na przykład nową 10, nową 10 Pro, zdaje się jeszcze z tej samej rodziny i do tego nową i90. Zanim 2 słowa dosłownie o tych telefonach, to jeszcze tylko wspomnę też, jeżeli chodzi o polskie premiery, wprowadzone zostały w tym tygodniu Huawei Nova i70 i ta właśnie i90, o której przed momentem mówiłem. Odsyłam Was do newsa, którego Adaś podlinkuje, bo newsa mamy. Wracając do tych nowych, czy to są ciekawe smartfony? Nie są ciekawe znowu dla tych, którzy potrzebują mieć Google, dla tych, którzy potrzebują... Dla większości. Przy czym trzeba również powiedzieć, że to są premiery chińskie, to są smartfony, które wyszły w Chinach. Trzymają mniej więcej linię Nova, jeżeli chodzi o design. Są tam Snapdragony wcale nie najsilniejsze, bo są 778G, zarówno w jednym, jak i w drugim modelu. Aparaciki fotograficzne 50 plus 8 plus 2, 60 z przodu, co rzeczywiście jest w jakiś sposób ciekawe, 50 i 8 i 2 i 60 również w wersji Pro. Na ile to są ciekawe smartfony? No fajne są, bo Huawei jednak stara się trzymać mniej więcej poziom, tam są fajne całkiem wyświetlacze, 6,67 cala OLEDowy w Pro i 6,67 OLEDowy w wersji podstawowej, przy 120 Hz pracujące, troszkę wyższą rozdzielczość ma ten w wersji Pro. Mówię, na razie Chiny, diabli wiedzą, czy do nas trafią, nie wiem w tej chwili, jak idzie Huawei'owi sprzedaż, tak jak mówiłem, i70 i i90 w tej chwili sprzedaży. O E90 można Wam powiedzieć tyle, że jest to smartfonik oparty na Snapdragonie 680 z IPS-owym wyświetlaczem 6,7, czyli już widzicie, że to jest zupełnie inna półka, 5000 mAh bateryjka, Full HD przy 90 Hz ekran pracujący, 128 plus 8 pamięć, 50 z tyłu, której towarzyszą dwie dwójki, diabli wiedzą po co, z przodu 8 megapikseli, i 40-watowe ładowanie, i to jest właściwie wszystko, co miałbym do powiedzenia o tych Huawei'ach. Do 70, do sprawdzenia 70 polecam Wam, sprawdźcie sami, a nie bardzo mam co gadać, powiem szczerze, o tym smartfonie. Poco F4, Adaś, które wyszło, na które rzeczywiście z tego, co widziałem, ludzie bardzo mocno czekali na całym świecie. Poco F4 wyszło globalnie, chociaż sprzedaż, z tego, co widziałem, jest w jednym z chińskich serwisów dużych sprzedażowych. Ze Snapdragonem 870, z wyświetlaczem AMOLEDowym 667 Full HD pracującym przy 120 Hz, ale jest Corning Gorilla Glass 5 dodatkowo jeszcze do tego wyświetlacza. Pamięci 128, 256, 6 albo 8 RAMu, 64 megapiksele z tyłu aparat główny, plus 8 do zdjęć szerokokątnych, plus 2, do makro 20 megapikseli z przodu i ładowanie 67-watowe. Ciekawszym chyba troszeczkę modelem, chociaż właściwie to nie wiem, powiem szczerze. Wiemy i tak i nie, bo zjeżdżamy, tak, bo właśnie to takim coś za coś, bo zjeżdżamy na MediaTeka Dimensity 800, ale ekran już niestety tylko LCD, za to z wyższym odświeżaniem, 144 Hz. Czyli tak jedno zabrali, trochę dodali, trochę zabrali. Bateria 5080, znowu 67-watowe ładowanie. No tak, mówię, takie przestawienie klocków troszeczkę to jest. Cenowo to też jest w zasadzie podobne, chociaż ten z ekranem LCD jest troszeczkę tańszy, bo mamy ceny, przynajmniej na razie, bo na razie jest promka, 1700 zamiast 2000, czyli 300 oszczędzamy, ale ja bym te 300 dołożył za AMOLED. Też bym brał AMOLEDa jednak. I w mocniejszej pamięci mamy różnicę między 1900 a 2200, czyli znowu ta sama różnica cenowa, i powiem szczerze, no i ja bym jednak pozostał przy F4, ale przede wszystkim właśnie ze względu na AMOLEDa. Bo dobra, może trochę mniejsza bateria, ale tak, no 120 a 144 Hz. Powodzenia w wypatrywaniu różnicy, ale różnicę między LCD a AMOLEDem. AMOLEDem się zauważy gołym okiem. Tak. Od razu Was to walnie po oczach, więc ja bym tu się nawet nie zastanawiał. Kolejna z premier, kiedy nas nie było, i to już jest ostatnia chyba na dzisiaj, taka rzeczywiście istotna, to jest Realme Q5X. Smartfonik, który działa z Dimensity 700, od razu powiem, że premiera właściwie w tej chwili, przynajmniej pod tą nazwą, wyłącznie w Chinach, 5000 mAh bateryjka z ładowaniem niestety nie szybkim, bo tylko 10-watowym, także półka najniższa z najniższych, IPS-owy wyświetlacz 6,5 cala, w HD pracujący przy 60 Hz, z 64 plus 4 jeżeli chodzi o pamięć i 13 megapikseli plus kamera VGA, z tyłu, a z przodu 5 megapikseli, także widzicie, że smartfonik chiński, budżetowy i nie wiem, ma szansę na ogromną sprzedaż. 6,5 stówy, ale popatrzcie na design. Nie przypomina Wam tego nowego Zenfona? Z tymi dwoma płasko leżącymi aparatem. Ja wiem, no śmieję się troszeczkę, ale Powiem wam szczerze, że jak na telefon za 6,5 stówy to wygląda całkiem spoko. Z tym, że te aparaty jednak wystają, no, trochę na tych renderach tylnych wygląda jakby nie wystawały, ale jak obejrzycie profil, to widać, że one jednak troszkę wystają. Wystają, tak samo jak w Asusie, ale plus, no przy czym no wiadomo, tak, no to jest słabizna i to nie jest jakiś tam super fajny telefon, natomiast kurczę, no okazuje się, że można zrobić coś tanio, a w miarę ładnie. Ja wspomniałem już o dwóch premierach polskich w tym tygodniu, czyli w Huawei Nova i70 i 90 i Realme GT Neo 3 w T Dragon Ball Z Edition, ale poza tym jeszcze dwie premiery w Polsce miały miejsce. Vivo X80 Pro 5G trafił do sprzedaży i trafiły, moi, do sprzedaży dwa Infinixy. Infinix to jest ta marka, która na polskim rynku zadebiutowała. Jeszcze nie trafiły, Jacek, te Infinixy. Oni nie trafiły? Nie, spokojnie. To zapowiadają dopiero? Tak, wstrzymaj konie, ale oni je dopiero zapowiedzieli, bo nawet ten jeszcze nie poda. A, zadebiutuje w Polsce. Okej, dobra. Premiera w wakacji. W kolejnych tygodniach. Okej, czyli patrzcie, przyszła informacja, ja stwierdziłem, że już premiera. Nie, oni tak dozują, ale widać, że jest jakiś polski PR, który coś robi i serdecznie pozdrawiam, bo rzeczywiście robią. Wiesz co, nie chwal Adaś przed zachodem, ja cię pozdrowić oczywiście zawsze możemy, natomiast jeżeli chodzi o polski PR, to zobaczcie, to jest smartfon i ten zapowiadany, Hot 11, tak? No. Zobaczcie na górze, zerknijcie na górze, tam na górze jest jeszcze taki dopisek G37. Widać na tym czarnym pasku? No to jest G3, Hot 11 G37. Obejrzyjcie design aparatów. 4 aparaty, kuchenka. I to jest główna strona tego smartfona w tej chwili na polskiej stronie, z tym, że polska strona też mówię właściwie z uszami, bo jak spojrzycie tam na górę, to zobaczycie, że napisy są po czesku, a nie po polsku. Natomiast na drugiej stronie, na stronie ze specyfikacją tego samego modelu, zwróćcie uwagę, kuchenka, 4 aparaty, lampa błyskowa na dole, a to jest strona tego samego modelu ze specyfikacją. Tutaj macie na górze też nazwę. Jak spojrzycie, tak, G37 to jest ten sam smartfon i tym razem nie ma kuchenki, tylko 3 aparaty w pionie. Tak wygląda w tej chwili polska strona, czeska strona. Na górze w adresie jest PL, zapewne. Widać, że jeszcze tego nie zrobili, natomiast jak już pochodzimy po tej stronie, to jeszcze znajdziemy kolejne 3 modele, które prawdopodobnie będą u nas, skoro tam się pojawiły na stronie. Tylko wiesz co, jest znowu pewien problem formalny, dlatego że my mamy smartfona Hot 11 w specyfikacjach w katalogu. Jest to inny smartfon, ponieważ właściwie mamy nawet 2 takie smartfony, bo drugi jest z dopiskiem 2022. I w przypadku tego jednego i tego drugiego tam jest inny procesor, stąd tutaj w nazwie widzicie G37, bo tutaj jest rzeczywiście MediaTek G37. Natomiast ani jedna, ani druga z tych specyfikacji nie odpowiada temu właśnie, co będzie sprzedawane w Polsce. I ja bym chętnie dodał, powiem szczerze, tego smartfona Hot 11 G37 do katalogu, ale kurczę, z jaką ja mam specyfikacją go dodać? Bo jeżeli polski PR robi takiego babola, czy ktoś, kto przygotowuje im stronę, nie wiem kto to robi, czy PR, czy agencja, czy może mają osobny jakiś ten... Jeżeli coś takiego jest na stronie, to wybacz, ale dla mnie to jest, kurde, momentalnie brak zaufania do takiego producenta po prostu. Trochę tak, no ale słuchaj, oni dopiero zaczynają, więc pewnie ktoś tam... Adaś, oni w Indiach są od lat na rynku i od lat to samo obserwuję w Indiach. Od lat jest dokładnie to samo, no. No to najwyraźniej jest to taki producent i tyle, no i nie ma co, będą telefony, weźmiemy to w rękę, to się okaże. Ja powiem szczerze, że tak jak strasznie się ucieszyłem na wieś o debiucie kolejnej marki, tak jak zobaczyłem, które modele będą u nas proponowane, no dobra, jeden jest w miarę ciekawy, mówię o Infinixie 05G, ale to nadal nie jest model, który zrobi wow, zrobi wielkie wejście, zrobi wielkie halo na naszym rynku. No. Chyba że będą naprawdę taniutkie i zrobią robotę ceną. No to wtedy... Znaczy, ale ja, z uwagi na jakby wieloletnie doświadczenie moje z Infinixem i z komentarzami różnymi, przede wszystkim w rynkach zewnętrznych, bo te Infinixy były sprzedawane najpierw w Indiach, później trafiły do Afryki, do kilku krajów jeszcze okolicznych, bo tam Indonezja je sprzedawała, w różnych miejscach naprawdę się pojawiły, głównie na Dalekim Wschodzie i w Afryce. W tej chwili one rzeczywiście trafiają do Polski i ja sobie myślę tak, z jednej strony nigdy za dużo niedrogich smartfonów na rynku, dlatego że te niedrogie smartfony są rzeczywiście statystycznie najbardziej kupowane. Z drugiej strony zalecam Wam ostrożność, tak jak w przypadku każdej nowej zewnętrznej marki, która trafia na polski rynek. Warto najpierw zapoznać się z opiniami tych, którzy kupili na polskim rynku, warto najpierw popytać tych, którzy poużywali, albo poszukać, jak piszą o nich, albo porozmawiać na grupach dyskusyjnych, czy właściwie bardziej na forach w tej chwili. Albo gdzieś, albo w sieciach społecznościowych na przykład odpytać, jak im idzie używanie tych smartfonów, a później dopiero się decydować. Mówię, zalecam po prostu ostrożność. Być może są to rzeczywiście bardzo dobrze wykonane, świetne urządzenia, ale mówię, ze względu na swoje doświadczenie i ze względu na bardzo różne naprawdę komentarze, z którymi się spotkałem w różnych miejscach, zarówno właśnie w Indiach, jak i w Afryce, zalecam po prostu rozwagę przy zakupie, przy decydowaniu się na Infinixa po prostu. Ja czekam na ceny, bo tak naprawdę od cen wszystko zależy. Boję się naprawdę, że wejdą z cenami takimi, żeby... No ale dobra, życzę im jak najlepiej. No, natomiast Vivo 80 Pro chyba mogę polecić, jeżeli kogoś stać tylko na to, żeby sobie takiego smartfona zafundować, a rozważa coś podobnego, to ten drugi jest bardziej wart uwagi, jak mi się zdaje. Tak, ja go testuję i nie powiem, że bez przyjemności od dłuższego już czasu i no... robi robotę, zresztą już o nim dzisiaj wspomniałem w kontekście działającego bardzo dobrze podekranowego czytnika linii papilarnych. Niby drobiazg, a naprawdę robi robotę no sztosiwo. Sztosiwo, tylko że kurczę drogie. Ano. I to właściwie tyle. Ja mogę jeszcze oczywiście wspomnieć, bo dzisiaj wyskoczyły też dwa Infinixy, Note 12 5G i Note 12 Pro 5G, prawie identyczne. Nie wiem, czy do nas trafią, czy do nas nie trafią. Na razie premiera jest w Indiach i na razie są w dużym systemie indyjskim sprzedażowym dostępne. Już w tej chwili do preorderów, zdaje się, z tego co pamiętam, ale tak jak wspomniałem, ostrożnie w kwestii Infinixa. I żegnamy się chyba, że jeszcze coś masz. Nie, wiesz co, no żebyśmy też ludzi nie zanudzili, musimy coś zostawić na kolejny tydzień, bo tak widzę, że tak troszeczkę się ciszej zrobiło jakby w branży, trochę mniej tych premier, chociaż w przyszłym tygodniu... No bo wakacje. Tak, ale spokojnie będą premiery w przyszłym tygodniu, przynajmniej Red Magic gamingowy będzie, o którym już też mówiliśmy dzisiaj, także... Tak, bombardują strasznie. Bądźcie z nami, zaglądajcie do aktualności, zaglądajcie na kanał, bo i tutaj też się tam coś jeszcze będzie pojawiać na pewno. Pozdrawiamy Was serdecznie, życzymy Wam udanego weekendu i słonecznego przyszłego tygodnia, bez przesady, żeby nie było upałów potwornych, ale wszystkiego dobrego, cześć. Słoneczka, cześć.